Strzelanina w Austin w Teksasie. Policja, są ofiary strzelanina w Austin w Teksasie. Nie żyją co najmniej 3 osoby. Co najmniej 3 osoby zginęły w niedzielę w wyniku strzelaniny w Austin w stanie Teksas w USA, informują tamtejsze władze. Sprawca pozostaje na wolności. Policja w Austin przekazała, że jej funkcjonariusze byli na miejscu czynnego incydentu strzeleckiego w północno-zachodniej części miasta. Informacje o strzelaninie zgłoszono przed południem czasu miejscowego. Śmierć poniosło 3 dorosłych pacjentów, wskazały służby medyczne. Nie ma informacji o innych ofiarach i rannych. Według CNN miejsce, gdzie doszło do strzelaniny, jest nadal zamknięte i przeszukiwane przez służby. Policja zaapelowała do mieszkańców, by omijali tę część miasta. Nie wiadomo, kim był napastnik, ani co się z nim stało. To kolejna strzelanina w USA w ostatnich dniach. W ubiegły czwartek w nocy w siedzibie FedEx w Indianapolis napastnik zastrzelił 8 osób. Jak się później okazało, 19-latek cierpiał na zaburzenia psychiczne.